Dziś aukcja charytatywna na Antosia. Na aukcję chcę zaoferować oto tego tu młodziaka. W ten sposób on wygląda. Zaraz o nim dokładnie opowiem. Prawdopodobnie będzie to samczyk. Pięknie się wychował. Tak więc gołąbka, o, tu jest widoczny. Licytujemy pod tą aukcją do niedzieli do godziny 20. Przebicie w ostatnich 5 minutach aukcji przedłuża ją automatycznie o 5 minut. Także licytujemy do tej niedzieli, ponieważ jest to akurat gołąbek 1 na tej aukcji i nasz cel szczególny, dlatego będzie ta aukcja przedłużana, jeśli w ostatnich 5 minutach zostanie zalicytowany. Także do godziny 20 w niedzielę licytujemy tego gołąbka. Po wpłacie pieniążków gołąbek zostanie wysłany, czy za pobraniem, czy po wpłacie pieniążków na konto, i tego pieniążki zostaną przeze mnie przekazane na konto tutaj wskazane w ulotce, którą pokazałem. Także i zostanie to oczywiście też udokumentowane. Także zapraszam do licytacji i posłuchajcie, bo opowiem, co to za gołąbek. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego filmiku. A, piękny widoczek, młodziaki idą jeść. Sypnąłem im tu karmę. Jak się dobijają. Opowiem teraz trochę o Antonim. Akurat znam rodzinę tego chłopaka osobiście. Niestety ma poważną chorobę. Jak widać, rodzice tu mają KRS załatwiony i tak dalej. Antoni Dźwigoń. Historia jest taka, że znam rodziców, ponieważ akurat moja siostra, która występuje w zespole muzycznym, gra z ojcem tego chłopaka, ojcem tego Antoniego. Jest to kuzyn jej męża, czyli de facto jest to rodzina mojej siostry, więc to jest jakby pierwszy czynnik, dlaczego się zdecydowałem akurat na tą aukcję charytatywną postawić, ponieważ no, w jakiś sposób znam osobiście rodziców, no i znam to dziecko, także niestety potrzeba na rehabilitację, żeby mu zapewnić rehabilitację w celu chodzenia. Nie będę się w szczegóły medyczne tu wgłębiał, w każdym razie potrzebne są środki. I jeśli macie ochotę wspomóc, to zapraszam do licytacji gołąbka, którego tutaj przedstawiam, i starałem się wybrać fajnego gołąbka, żeby klient, nabywca był zadowolony, więc tak wygląda cała historia. Kto nie ma dzieci, może do końca tego nie zrozumie, ale no nie wszyscy mają tyle szczęścia, żeby się bawić ze swoimi zdrowymi dziećmi. Szczególnie do cenienia się zdrowie dzieci, jeśli jest to też po przejściach. Także wiem, co może czuć ojciec, i dlatego ta aukcja dla Antosia. O, tak pokażę, jak ten gołąbek wygląda. Jest to wnuczek Van Luna. Wyszedł identyczny jak dziadek, bo jest to syn ulubienicy mojej córki. Także jest to wnuczek Van Luna, po jednym z synów Van Luna. Tak jak wspomniałem, akurat po ulubieńcu córki, ponieważ no, ojciec ma też taki kolor pstry. Pięknie młody się wychował. A z drugiej strony jego babcią jest
super krzyżówka, linia mojego szaleńca i grytki starej. Także wnuczek trzech super ptaków, wnuczek Van Luna, wnuczek szaleńca i wnuczek starej grytki. Trzy moje podstawowe ptaki rozpłodowe. O, numerek. O, już tu ojciec jego przyszedł. Także młody jest. O, może się zaprezentujesz się, czy nie? A, nie chce się zaprezentować. To już samodzielny. Tu jest jego ojciec. Jak widać, ma kolejne jajuszka. Syn Van Luna. Jest to ulubieniec mojej córki ze względu na kolor. I dzieci Van Luna często takie mręgate są. Ła, bo jeszcze jajka rozwalisz. Tak wygląda tatuś tego młodzika. I tu chciałbym pokazać właśnie starego Van Luna, żebyście sobie mogli porównać, jak wygląda jego wnuczek. Także praktycznie bardzo, bardzo podobny. A jest to kilkunastu moich gołębi rozpłodowych. Tu jest też jego syn, który miał pierwszy konkurs na oddział. Tu jest córka. Gołąbki zdobywały mi wnuki tytuły lotników oddziału. Czołowe konkursy na 25 tysięcy gołębi w okręgu. Piąte konkursy, trzecie konkursy, na co są dyplomy, tytuły lotników, właśnie tak jak wspomniałem. Także naprawdę wspaniałe gołębie mam z tego starego Van Luna. Dzieci, wnuki, prawnuki. Syn Van Luna miał między innymi pierwszy i trzeci konkurs na okręg z lotów maraton za dwa sezony. Gdyby dobił czwarty konkurs, mógłby być, jak to się mówi, olimpijczykiem. Ten oto jest syn, dalej go posiadam, jest na filmie, który już ma ponad 100 tysięcy wyświetleń. Latał wszystkie loty, łącznie z dystansem 1000 km. Ten osobiście był na locie Bruksela, ponad 1000 km. Także są to bardzo wszechstronne ptaki, ponieważ w lotach gołębi młodych uzyskują komplety konkursów. Wnuki są lotnikami. Wnuczka między innymi Van Luna miała 21 konkursów za dwa sezony lotowe. Jedna z najwybitniejszych moich samic lotowych. Także dzieci, wnuki naprawdę wyśmienite i właśnie to, co podkreślam, latają od lotów młodych na loty młode bardzo dobrze. I kategorie A i B, jak byłem w 10 okręgu, dwójka dzieci Van Luna mi zamykała. Później w kategorię C i kategorię maraton, łącznie z lotami 1000 km, 1025 Bruksela i 1100 chyba Ostenda jest do mnie, te gołąbki w tych lotach także świetnie się spisywały. Nie będę wszystkiego wyciągał, mam dyplomy za czołowe miejsca w okręgu na 30 tysięcy gołębi. Musiałbym dokładnie przeczytać ile, ale bezpośrednich nich dzieci Van Luna. Dosłownie kilkanaście dzieci Van Luna jest w rozpłodzie. A tu jest babcia jeszcze tego, matka po prostu tego pstrego. To jest sztolka, także zapomniałem wspomnieć, że jeszcze tu jest linia sztoli. Także trójka dziadków po podstawowe moje ptaki. Plus to jest babcia, a ona jest po starej sztolce. Także jeszcze tu są sztole. Także wszystkie cztery moje podstawowe linie hodowlane i wręcz dziadkowie to podstawowe gołębie w rozpłodzie. Ta samiczka tu przebywa, ponieważ już jajka zostały z niej odciągnięte. Robi jako partnerka po prostu na odciągnięcie jajek, podkładam drugą samicę i znowu odciągam jajka, a jej daję odpocząć. W ten sposób niektóre asowe samce
mają zmieniane 2-3 samice, dlatego tutaj teraz odpoczywa, żeby znowu znieść potem jajka, nie daje ich chować młodych, tylko po prostu w taki sposób jest wykorzystywana super samica. Biegają grzeczne, zdrowe. Tak się zachowują młode, z których 5 zostanie wybrane do pakietu. Zdrowiutkie, zobaczcie, same jedzą. Za chwilę same pójdą pić. Jest tam licytacja, która kończy się o godzinie 20. 5 młodych wchodzi w pakiet. Wybiorę je dla kolegi, który wygra licytację. Są tutaj 2-3 dni odłożone i już same wcinają. Można zobaczyć, nauczone, nie będzie z nimi problemu. Także zachęcam tam do licytacji i do oglądania dzisiejszego odcinka. Także pozostaje mi tylko zachęcić do licytacji młodziaka na ten cel. Pozdrawiam, dobry lot.